Żywność drożeje od początku roku i to dość mocno drożeje. Można to w skalę jakby tego zjawiska można zobaczyć, porównując wskaźnik inflacji z wskaźnikiem cen żywności, wzrostu cen żywności. Jak pamiętamy, od początku roku mamy powrót inflacji. Ta inflacja rośnie o mniej więcej 2%, 1,9%, momentami było ponad 2%, natomiast ceny żywności właściwie w każdym miesiącu w tym roku były wyższe niż rok wcześniej o ponad 3%, za wyjątkiem kwietnia, czyli bardzo mocny wzrost cen samych żywności czy żywności i napojów bezalkoholowych. W maju i czerwcu ten wzrost sięgał 3,7%. To był największy, najsilniejszy wzrost cen w tej kategorii od 5 lat, od 2012 roku, więc widać, że w tej chwili już nie tyle ropa naftowa i paliwa, co żywność powoduje wzrost wskaźnika inflacji. Jeżeli chodzi o poszczególne grupy czy kategorie produktów, to właściwie poza mięsem drobiowym, które nie drożeje, i ziemniakami, których ceny są niższe niż w ubiegłym roku, to większość tych grup towarów dość mocno drożeje, znaczy dość mocno, w różnym stopniu. Przede wszystkim odczuwalne to było w przypadku warzyw i niektórych owoców, które do tej pory się na rynku pokazały, na przykład truskawki były bardzo drogie w tym roku, co zauważyłem, także że te kategorie, no oczywiście masło, o którym było bardzo głośno w mediach, ale też no masło ma niewielki, wydatki na masło mają niewielki udział w naszym budżecie, natomiast generalnie mleko i przetwory mleczne też są o mniej więcej 1/3 droższe i tutaj te wydatki już są bardziej odczuwalne. Także zboża, które są droższe w skupie o około 12%, czyli te podstawowe pszenica i żyto, więc też to powoduje wzrost cen innych produktów, które ze zboża się wytwarza, w związku z tym to też tutaj. No i ceny skupu żywca wieprzowego, czyli mięso, przetwory mięsne, również to jest wzrost o kilkanaście procent. Wiele czynników się na to składa, zarówno lokalnych, czyli takich klimatycznych, to tutaj mowa o przymrozkach wiosennych, też chociaż mało się o tym mówiło, to przez kilka tygodni mieliśmy stan suszy rolniczej tak zwanej, dopiero niedawno po niedawnych opadach deszczu został odwołany, więc to była drugi taki czynnik, który też ma lub będzie miał w przyszłości jeszcze wpływ na wysokie ceny żywności. No i też tendencje światowe, ponieważ wskaźnik cen żywności wyliczany przez Agencję Wyżywienia i Rolnictwa przy Organizacji Narodów Zjednoczonych wyliczany, ten wskaźnik też rośnie od, może nie tak gwałtownie, ale rośnie od 2 lat, czyli są to tendencje i lokalne, i globalne. W związku z tym można tutaj spodziewać się, że będą one w miarę trwałe.